Radość, że dobrze ten sparing wyglądał w naszym wykonaniu. Cieszy też zwycięstwo i myślę, że dominacja w całej grze. Wiadomo, każdego napastnika cieszy bramka, także tylko się cieszy z dzisiejszego dnia. Te dwa ostatnie tygodnie były naprawdę mocne. Teraz już będziemy troszkę luzować, żeby złapać tą optymalną formę na warty. Tak, zdecydowanie. Objętość treningowa, intensywność treningowa na bardzo dużym poziomie i zawsze tak jest, że te pierwsze 3 tygodnie są bardzo mocne, a ten trzeci jest kulminacją całych przygotowań i później następuje już taki mikrocykl, który jest regeneracyjny, następnie już wchodzimy w bardziej mikrocykl startu. Dobry prognostyk, zdobyliśmy bramki, ale też widzieliśmy zmęczenie po zawodnikach, no i to zmęczenie skutkowało tym, że popełnialiśmy również błędy, przez co Radomiak miał też swoje sytuacje, aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wygraliśmy mecz, że zagraliśmy na zero i że w dalszym ciągu możemy szlifować taktykę, mamy swoje 3 warianty w ofensywie i w defensywie i wychodzą one naprawdę na dobrym poziomie. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do tego, co nastąpi w lidze.